Cześć, jak widzicie, piecyk Mazdy już jest poza samochodem. Jak do tego doszło? Czy były komplikacje i po co to robimy? Zaraz zobaczycie w odcinku, więc cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania i dzisiaj nie będzie w ogóle chiptuningu. Ani słowa, ani jednego. Zanim zacznę opowiadać i pokazywać Wam, co robimy z Mazdą, zacznijmy od diablicy. Szybki serwis. I okazało się, że ostatnio auto mi robiło, a to jest takie ustrojstwo, znaczy resztka ustrojstwa po dodmuchu powietrza do katalizatorów, potrzebne jak świni siodło V8 amerykańskim. No i tam się zrobiły dziurki w kolektorach i lekko pierdziała i teraz... Teraz nie powinno. Teraz już nie powinno. No. Śrubeczka, pasta do wydechów, nagwintowane, tam jedno trzeba było poprawić i tyle. No a zaraz... Mazda wpada na stanowisko bojowe, tylko się muszę przebrać i ogień! Ja już przebrany, ciuchy robocze, a myszka kochana tutaj stoi, taka lekko już przykurzona. Oj, oj, oj. Mamy kluczyki, czy musimy łamać stacyjkę? Proszę sprawdzać. Proszę sprawdzać. A no są kluczyki. Jak są kluczyki? To co, ja do środka? Dobra, o dobra. No dobra, Wojciech. Mam dwa konie mechaniczne. Odpal go! No weź go! GoPro mnie zjechał! Co? Pierwsza przejażdżka Mazdą. Ale czad. Ale ona się zajebiście prowadzi. Jaka mocna zryta. Ja pierdziele, jak ona się klei. Długi. Kurwa, zepsujesz mi fotel. Tobie cabrio. Kamil, pasuje ci prawy, więc. To jest miejsce. Tylko Kamil, jak będzie. Mazdę ciągną do siebie pan. Nie, jak będzie klatka. Kamil, jak będzie klatka, to ci przez potylicę przechodzi pałąk. Wow! Ty, ale zobacz. Ale robisz tak. Nie martwisz przed tobą. No. A to generalnie zaśmiał. Okej, można tam wyjechać. I co widzisz? Wszystko. Tak, widzisz wszystko? No poza górą. A zapuszczony daszkiem. No. W tym momencie się cieszę, że kozia mi poskąpiła wzrostu. Długi, wystaje ci trochę czerepu. I to tak nie trochę, wiesz? Fajnie. No co, robimy fasta do góry. Panie Przemysłowie, ty dzisiaj jesteś takim dyrygentem. Ja tutaj tylko stoję i pokazuję, a pan tu wszystko robi. No i teraz widać. Jak myślał o premii, nie? Tak, chciałem tylko zaznaczyć, żebyście zobaczyli kunsz inżynierów japońskich, jak ten silnik jest cofnięty. Tu spokojnie by jakaś R6 mogła wejść, jakby tych plastików nie było. Rozłożenie mas wzorowe. Tu mamy przednią oś. Silnik się kończy, tak czy biorąc, jeszcze przed przednią osią. Sterownik. Dość istotna sprawa, bo... Bo tu mamy wiązkę i sterownik z dwulitrówki, w którym będą zmienne fazy. Kręciłem osłonę. O i teraz pięknie widać, zobaczcie. Aha, palcóweczka. O. Coś, jakaś korba poszła na spacer według mnie. Tak myślę, ale chyba najlepiej będzie, tu odkręcimy wydech.
to wszystko won. Tu odkręcimy. Tu też dla świętego spokoju możemy spróbować, chociaż wątpię, to popuścić. Odkręcimy śruby i najwyżej będzie tylko się trzymać na amortyzatorach z góry. Później weźmiemy sobie od góry resztę płynów, znaczy teraz płyny spuścimy, ale od góry jeszcze wszystkie wężyki i motor zostanie na ziemi, auto podniesiemy. Taki plan, a jak wyjdzie to zobaczymy. Będziemy szczać teraz, znaczy samochód będzie szczał. O, koreczek spustowy, chłodnica pod kątem, ale koreczek normalnie. Można pomyśleć? Można. Co drogą paskudnie się pracuje w rękawiczkach i później zdejmuje, żeby odpalić GoPro, więc tak. Z dobrych wieści, na razie wydech, jedna strona się odkręca, druga też powoli idzie, a miałem pewne obawy. A gdzie ty chcesz zaatakować? O. O kurwa. Weź to oczyść najpierw. Weź to oczyść ładnie, nie o nim zaatakujesz. Po co ma się, tu jest tyle piachu, syfu, że po co to ma się zapieprzyć i zablokować. Nie, no tak naprawdę ona nie jest zła, no chyba, że jest Bitex najebany na rdze, ale to wtedy nie będzie fajnie. Nie w tą stronę. O sobie siura. Ja sobie kręcę. Żeby na wizji była. No. Telekamery 2021. Kupcio pokazał, że umie składać silniki, to ja też chcę pokazać, że umiem wyciągać. O, no i dobrze. To jak wyciągniemy, damy Kupcio. Widzę, że to mi oporuje. Dobra, idę posmarować i kręcić dalej. Wciągam kartę na GoPro. Tylko kluczowe momenty. Nagrywam. Kluczowe, czyli jak się kręci kluczem? Jak się kręci kluczem, dokładnie. Teraz odpina Przemek przekładnie. No i trema zjadła, no. No, widzisz, tak to jest. Jak się występuje przed wielką publicznością. Troszeczkę już płynu wspomagania uleciało. Myślę, że już za dużo więcej nie wykapie. Woda też jest spuszczona. Klimatyzacja okazała się, tak się biorąc, pusta. Więc jeszcze od góry coś tam się poodkręca i lecimy z tematem. Najprawdopodobniej silnik z zawieszeniem ze wszystkim po prostu zostanie na glebie. Fajnie samo. Kurwa, panie, maskę wyrwiesz. Aż się świat zatrząsł. Większość rzeczy już jest poodpinana. Przepustnicę zdjęliśmy, bo Michał stwierdził mądrze, że przy pójściu w dół, a karoseria w górę, tu może być zbyt ciasno. Jeszcze zostaje, co zostaje? Do wysprzęglika przewód? Mhm. Jeden przewód hamulcowy, bo oporuje, ale to spróbujemy podziałać. I ja idę do środka odkręcić gałkę od skrzyni biegów. Bo inaczej będzie problem, a nie chcemy problemów. Uwielbiam ten samochód, naprawdę. Jest taki fajny. O, a gałka się kręci normalnie. Cyk. Jakąś sportową zakładamy do wyścigów specjalnie, Przemek? No właśnie, nie wypada na seryjnej gałce jeździć później. Trzeba jakoś tuningową zrobić. Kurde, ona nawet tu ma wszystkie cup holdery. Wiecie co, przez chwilę miałem pomysł, żeby z nią zrobić taką wybebeszoną torówkę. Ale chyba nie. Chyba to jest za fajne auto, żeby je tak skrzywdzić. To może być naprawdę zajebista zabawka do jazdy na co dzień i od święta po jakichś track dayach. I klimę też zostawiam. Chciałem wywalić wszystko, ale nie. To jest bez sensu. Przyda się klima.
Robota w rej się pali w rękach, panie Przemysławie. Czy troszkę płynu hamulcowego wykapuje, natomiast Przemysław zabiera za rozkręcanie kratownicy u góry. Gałka odkręcona, więc skrzynia nie będzie oporować. No i z grubsza mamy przygotowany zestaw, żeby całość się opuścić na dół. Czy to się uda, czy nie? No zaraz będzie wiadomo. Można ściągać. Nie, państwo. Niestety, ale muszę przeknąć, bo byłem szczęśliwy, jak odkręciłem gałkę. Okazuje się, że pod spodem musi być jakaś jeszcze blokada, która nie pozwala, i próbujemy zdjąć tunel. Patrz, tu masz na pewno. Mhm. Tu z przodu były dwie śrubeczki. Z tyłu i już chyba jesteśmy prawie w domu. Zamknąć. Czekaj, czekaj, czekaj. O! Być. Będzie? Be. Nasz? Dobra. Kurde, by przepchnąć. Jakoś boczkiem, nie zniszczyć z wnętrza. Ciasną szparoczkę. Przez ciasną. Jeszcze nam będą oczywiście się czepiać. I skórka przeszkadza, nie? A to ją zdejmiemy. No, zdejmij. Zdjąć stulejkę będzie łatwiej. Jeszcze będą nam przeszkadzać przełączniczki. Co mówisz? Może coś ale wymacam? To... Czekaj, chyba mam. Wyżej się ciebie. Czekaj, wracasz? Odwrócimy, zobaczymy. O, ty niegrzeczna, no. Poszło? Poszło. Chciałem powiedzieć, rzuć na tylny fotel, ale... No, ale na dach można położyć delikatnie. No dobra. Teraz tak. Tu nam się ta guma opiera. Tu masz telefon. Wcześniejszych były... O, jest rytka. Aha. Żeby nie rozpierdzielić całego cudownego, jeszcze nie pękanego osłony gumowej. No guma jak pęka, to nie jest dobrze. Nie, nie? Jest dobrze. Później ciepło zabierze. Zostawimy gumę w całości. No i to by było na tyle. I odkręcamy już teraz z dołu tak na poważnie. I bum! Piecyk wypada. Super, jeszcze ja jestem teraz w kadrze. No nie. Ej, gdzie masz leżaczek? Bo i też się pytałem. Chociaż się poprawię. Weź, bo już czerwona jestem. Można by było podstawić pod dupę skrzyni jakiś podnośniczek delikatnie, żeby go wyprostować. Bo jest przechylony, nie? Mhm. Wziąć go trochę dłużej i kołeczek tak. Śrubę. Tak. On będzie lepiej. Gdzie silnik do startu się szykuje? Po co ma się tam obróć, opierać i coś zmiażdżyć? Proszę, że będzie wyjeżdżał, więc może oporować. Opuszczaj. Już lecę. Tylko tym środkowym. Co? Nie wolałeś naprawić zesili? Nie. Wpierdol do ryżu. Czemu czy zacznie działać? Nie, wiesz, ten silnik można naprawić i go jeszcze można spieniężyć, ale... Chuja warto się dowiedziałem. Tak? No. Kto by chciał 1.8, jak 2.5 są w takiej cenie? Tyś prawda. Ale może ktoś na części będzie potrzebował głowicę, wiesz. Chociaż jak tam wyszła korba, to... Dobra, kręcimy i spierdamy cały... Ty, ale... bo jak ty wózek odkręcisz... Jeszcze nie ma. Aha, co teraz? Amortyzatory od góry? Ja bym wózek spierdali. Wózek by spierdali. Coś podstawimy i... No po co? Podnośniczkowego. Ale po co podstawimy, jak na kołach siedzi? Bo i tak trochę pani. No trochę, no ale... To pójdziemy po kołek drewnianym. To? Dobra. Co, ja wykręcę ten hak, bo ktoś zaraz się przypierdzieli kolanem, łydką albo piszczelem i będzie po zawodach. Przynajmniej przyda się na hamowniu. Zbieram takie rzeczy. Tak, chyba będziesz musiał mieć ze sobą na metaczele. Czemu? No bo będzie. Tu musi mieć wkręcony hak, żeby mieć punkt polowania. Jakbyście w jarku dali na drodze.
Co ty mówisz? No, ale prawie był? A nie, nie był, bo ty ja YouTuber. Ja na YouTube to też. To nam dali samochody gotowe i kazali jeździć. I powiedzieli, tu kierownica, tu pedały i dawaj. Nie wejdziesz tym elektrykiem? Amatorzy robimy od piątej? No to jakby nie było. To za dużo. 3 godziny. 3 godziny. Z przerwami jeszcze Mercedesa musieliśmy reanimować, który miał chip tuning, a panu N75 zaworek się zważył po robocie. I tyle. Jedna trzecia Mazdy jest na ziemi. Patrz. No bo taką rączą stawiłem na palce, no i teraz musimy wziąć jakoś motor zrzucić. Masz pomysł, jak motor zrzucić? Tak, żurawia. A masz żurawia? No z wjechami. O, to dobrze. To się przejedzie żurawiem, zrzucimy motor. Podczepimy wszystko chociaż na sztukę, żeby było, żeby Mazda była jakkolwiek skrętna i na dzisiaj koniec. Zajebiście. Późna pora. Późna pora dnia. Nie ma się co bać. W razie jakby co? Superman. No ale skrzynia już spadła, zaraz ściągamy od razu sprzęgło, koło zamachowe. Z tej racji, że wyślemy to na obicie kewlarem i na odchudzenie koła. Już żeby dwa razy tam nie zaglądać i tyle, nie? A później trzeba będzie tylko motor zrzucić z łap, zdjąć wózek do góry i tyle. No niestety mały fuck up, ale to ja się przyznaję, bo miałem patrzeć, a nie patrzyłem. Wiecie, jak to jest wideofilmowanie. Przy wyciąganiu się zaklinował drążek od kolumny kierowniczej i zawisł cały zespół napędowy na nim i trzeba będzie to chyba zmienić. Ale to jeszcze chwilka czasu, więc ten. Dobra, no to by było na tyle. Na dzisiaj kończymy. Fajnie, że pieczek spadł. Bardzo się cieszę. Owocny dzień pracy. Do zobaczyska. Przemuś. Pa, pa. Teletubi się mówią. Pa, pa.